kopalnia Budryk w Ornontowicach. W poniedziałek trzy związki zawodowe przystąpią do bezterminowego strajku. Już dziś dwóch członków związku Kadra rozpoczęło głodówkę. Nasze ekipy nie wpuszczono na teren kopalni. Codziennie do dwójki głodujących dołączać mają kolejni górnicy. W związkowych gąby średnie wynagrodzenie wzrosło o 900 zł, czyli do poziomu płac w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, do której Budryk niebawem ma być włączony. Grzegorz Bednarski, szef zakładowych struktur Kadry, mówi, że ta akcja ma zmusić prezesów Budryka do podjęcia negocjacji. Jako że żądania protestujących, zakładających strajk są w tej chwili nie do spełnienia, zarząd kopalni nie będzie podejmował rozmów do przynajmniej do poniedziałku, do czasu rozpoczęcia strajku. Jeżeli nie dojdzie do sytuacji takiej, że zarząd kopalni nie będzie chciał z nami podjąć rokowań w sprawie tego sporu, będą następowały dalsze restrykcyjne działania ze strony nas jako Związku Zawodowego Kadra.